Chyba trzeba zostawić, słuchajcie, dzwoneczek, subskrypcję i lajka. Czy zrobiłeś już kawał telefoniczny? Wejdź na teleprank.pl i wykonaj anonimowy kawał, wkręcając znajomych, a później odsłuchaj ich reakcję podczas rozmowy. Teleprank.pl. Anonimowe kawały przez telefon. Sprawdź sam. Jakie 4 hedy dałem, ja pierdzielę, przecież on dostał takie strzały. Ej, tegoś takiego jeszcze w życiu nie strzeliłem w tej grze, nie? W życiu czegoś takiego nie strzeliłem, jeszcze on dostał 4 headshoty z rzędu. Jaki dźwięk. A ty się nawet ruszy, ja też ruszyłem trochę celownikiem tej ostatniej, przy tym ostatnim strzale, jaki dostał hedy. Ja pierdzielę. 4 hedy dałem, ja pierdzielę, przecież on dostał. To takie strzały. Na przykład właśnie takiego pana i powiedzieć mu: cześć, jestem Tajowski, przyszedłem ciebie zabić. Na przykład tak z granatnika obliczałem skąd jest podzielony przez 3x i 28n, to nie trafia. Co? Trzy hedy pod rząd dostał. Co on tak laguje? Co to jest? On miał jakieś lagi, ja nie mogę wytrafić, serio. Widzieliście, tak przycinał, nie? On przycinał, to nie ja mi sobie. On tak przycinał dziwnie. Nie wiem, czy to było na streamie widać, ale on naprawdę przycinał dziwnie. No dobra, tu jest. Dwa Wojtek, dwa. Cześć Wojtek. Gdzie masz kumpla? To widać coś dla mnie niespodziankę tam do środka, nie? Oj, wpadło. Wspaniale. Nie ma za co. A ty co, że patrzysz? Czekam. Jaki super bohater. Chciał jakimiś laserami porobić chyba. A nie działały coś. Wszyscy zostali zaproszeni. Ja byłem przeciwko. Ale z drugiej strony, tak jak pomyślałem później, to mi się bardzo podoba ten pomysł, żeby tu byli wszyscy gracze jakby. Mogę mało jakaś. Jakby była jakaś amka tam przygadna. Pierwszy raz w życiu! Pierwszy raz w życiu, kurwa! Jak postawiłem platformę, to mnie kurwa na nią cofnęła, a nie przeleciałem przez nią i się zapierdoliłem. No nie wiem, to jest niemożliwe, nie? Gdzie oni mogą być, jak nie są na Dusty? Znaczy w tym kraterze. Chodząca, strzelająca maszyna headshotów. Myślnik Tajowski. O, jaki najdzik taktyczny drugi. Ja już pankuję. Zabiłem! Co? Zabił. Jak ja go trafiłem tym i on to przykleiło się do niego z takiej odległości. Ja. Kurde, jak to zobaczysz, nie? A bo też to oglądasz? Tak. Lols. Jak gość musisz załamać. Ale to smutne. Co ja robię? Czasami to ja nie mam pytań, nie? Wychylam się na jego kreter z granatem w ręku.
Czemu te trapy nie działają? Musi się ruszyć? Naprawdę? Aha. Dobra. Jestem oazą spokoju, pierdolonym kurwa zajebiście wyciszonym kwiatem lotosu na zajebiście spokojnej tafli jebanego jeziora. Jestem wręcz jak jebany wagon pełen pierdolonych medytujących tybetańskich kurwa mnichów. Przez całe kurwa moje ciało przepływa jebana pozytywna energia, którą jak chujem mogę obdarować innych. Gdy deszcz napierdala, to się cieszę z takiej kurwa pogody. Życie jest w chuj piękne, jak naszyjnik wyjebany diamentami. Nie czuję pierdolonej agresji, nie dręczy mnie żadne jebane skurwysyństwo. Jestem niczym pojebany kurwa wiatrak stojący na polu i zamieniający jebane powietrze na energię. Jest tak piękne. Dobra, leżysz. Tam jest jeszcze jeden. Nawet dwóch. CO?! Nie wierzę, co dostał. What? Na razie napierdala. Mamy lunchu? Nie no, mam jeden na jeden luz. Z gościem bez armora, ja też miałem z tym armora. Ale wypiję sobie potki, będzie git. Dobra, to stary, to lecę za nim. On mnie nie widzi. No be. Dzięki wielkie. Pikował mnie. Jeden strzał dostałem. Trzeba tu najda wrzucić. Może to twoja wina? Nie no, to jest na tej stronie. Był lag, był lag, był lag, był lag, jak chuj. Umarłem przez to chyba właśnie. A ja gram normalnie. Ja nie mogę nic zrobić. Może z mnie też złapie. No nie no, bo widzę chłopa przede mną, jak biega sobie normalnie, nie? Ale nie mogę bronić, ani widzę ściana, ani nic. Ja teraz mam lagi, ale takie, że mogę się ruszać. A gorszy już na mnie chyba. Kurwa. Aha. Centralnie go przybili. Ale dostał. Czekaj, ja tam... O, dostał. Nie, nie widzą. Co? Gdzie wy jesteście? Ja. Jak ja nie dobiegnę do was? No nie dobiegniesz, nawet nie ma tego, nie łudź się. I2K, this is a madness. Rano na mailu wiadomości 100 nieodebranych coraz więcej wciąż. Księgowa nie ma siły do mnie, bo dla niej to duży biznes, dla mnie to zabawa wciąż. To ten sam z liceum gość, wtedy też wypłatę ryju przepijałem w noc.